Siemanko, jestem Lucek, to jest Scrap Mechanik, razem z Pawłem. Tak jest, dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie. Kontynuujemy budowę naszego domku, naszych domków, przepraszam. Tak. Paweł jest tam, ja jestem tu i my tak. Budujemy. Zobaczcie, co ja tu mam. Ja jeszcze nie skończyłem, ale jak skończę, Paweł tu przyjdzie i zobaczy. I wtedy powiecie. Ja jeszcze nie podglądałem, nie widziałem. Nic nie podglądał, właśnie nawet się nie spotkaliśmy teraz. Mhm. No ale to będzie gruba akcja, to mogę wam zagwarantować. Że, znaczy nie wiem, czy Pawłowi się spodoba, bo każdy ma inny gust, ale... Będzie brzydkie. Znaczy nie, no z daleka już widziałem tutaj, bo mam ten i widzę, że tam jakiś robisz schron. Ewentualnie jakby to ująć, Może nie schron, ale No frytkownicę robisz. Taką jakby, no i ten, nie no spoko, nie? Chyba foch poleciał, coś czuję. Obraziłeś się? Czy jeszcze nie? Nie no, ładny domek masz, ładny oczywiście. Spadłem ze skarpy. Nie wiem jak się stąd wydostać. Tu jest bardzo ciemno i się boję sam chodzić. To trzeba było nie spadać. No, trudno było nie spadać, bo spadłem. No widzisz? Mówię. Jak stąd się wydostać? Jak zbuduję jakiś samochód, to... Czekaj, muszę pomyśleć, bo mam tutaj samochód. Taki dobry do latania. Samochód dobry do latania, tylko tam nie zbaguj ten serwera przypadkiem, tym samochodem nie, latającym. Nie, to jest za mały serwer, żeby coś tutaj ten... Żeby coś tutaj było nie tak. Zrobisz nam tego problema i będzie lipa. Proszę bardzo. Wylecieć, opuścić ten kanion. Może się jakoś uda. To takie normalnie ho ho ho, że hi hi hi. Nie będziesz wiedział co powiedzieć. Zostałeś tylko 10 łapek od razu. Mówię ci, spodoba ci się. Normalnie taka genialna budowla mi tu wychodzi. Nie mogę się stąd wydostać, Paweł. Przykro mi. Zdarza się, co nie? Jak to mówią? O, proszę bardzo. Mam inny pomysł. Kolorować tam niby niewielki kolor różnicy, ale istotny jednak. Tutaj zrobię sobie jeszcze oczywiście swoje standardowe takie. Takie fizimizi, jak mówisz? Te swoje tak, w swojej fizimizi robię właśnie, wiesz? No. Jest genialne. Takiego to jeszcze nie widziałeś, fizimizi. Okej. Okay. No, tutaj jeszcze. Znaczy, że w sensie parapety, nie? No ja parapety sobie jeszcze zrobię, żeby to jakoś wyglądało. Ja mam tutaj duży problem, żeby się wydostać z kanionu. Mówisz? Aż tak? Aż tak. Aż tak. To straszne. Współczuję ci. Ale tylko trochę. Tutaj też. Muszę tu rozwikłać zagadkę, a ty mi nie pomagasz nawet. Z wyjściem mówisz? Zostawiłeś swojego kolegę. No to może zdążę zbudować prędzej niż ty. Ale będzie dobrze. Zostawiłeś mnie na pasku losu. Sobie buduję tutaj kładkę do budowy. Elegancką. Co tam chcesz? Wstawiaj sobie co chcesz. Wstawiaj sobie co chcesz. Tak jest. Nie, ale tam wpuścisz mnie do domu. Podzielisz się frytką czy czymś, nie? Tam. To nie jest frytka. To nie jest frytka. Oj tam. Może być nie frytka. Byle z tłuszczem. Wcale jesteś tłuszczem. Nie, ja się będę odchudzał. Ja się będę od niego odchudzał troszeczkę. Więc wiesz, spokojnie. Ajajaj. Okej. Okay. Ja tu tyle roboty. Ja właśnie też mam sporo roboty, no to masakra po prostu. Ile tych klocków muszę tu się nawstawiać, żeby coś powstało? Któż to widział? O. Właśnie, jeszcze dach trzeba by zrobić jakiś chyba. Okej. Okay.
Klocka mi zabrakło. O, dobra. Gdzie są moje cudowne dachówy? O, tutaj są moje dachówy. Kurde, mam problem. Użyłem jakiegoś dziwnego silnika czerwonego, który jest bardzo mocny. No, to bardzo możliwe. I rozumiesz, że nie możesz go schwytać teraz? Nie, nie, nie. Jest okej, tylko... Nie używaj innych silników oprócz tych normalnych. Bo one wszystkie pozostałe są mocniejsze, albo kosmicznie mocniejsze. Do tego stopnia, że potrafią wylecieć poza mapę nawet, poza tekstury. Czekaj, czekaj, ustawiam. Co tam lata? Udało mi się z kanionu wylecieć. Aha, dobra. Okej. Muszę tam jakoś wejść, jeszcze nie wiem. O, dobra, już jeszcze raz tak. Cholera. Próbuję. Nie da się skręcać. Zrobię taki myk. Będę mógł budować. Chyba powinno wystawać. Tobie będzie wystawać? No troszeczkę tak. To dobrze. O, to mi też. Blisko swojej chaty wyląduje. Uwaga, uwaga, lądujemy na chatę. Nie trafiłem. Zamiast budować to ten loto, ja nie wiem. No próbuję dolecieć do mojej bazy. Co się odprawia, ja nie wiem. Próbuję dolecieć jakoś. Ja na piechotę byś szybciej doszedł. Nie, mówię ci już, tak już dawno byś na piechotę doszedł, ja ci godą. Okej. No i jestem już. Nie mogę się patrzeć. Nie mogę się patrzeć. Patrz, bo ci oczy ci wypali, jakbyś patrzeć. Wylądowałem tutaj, koło ciebie. Wiem, widzę. Muszę stąd iść. Nie widzę cię. Nie patrz. Nie patrzę się. Nie patrz się, nie. Czego się jopisz? Dobra, już jest okej, już jestem u siebie. Znaczy ja tak widzę twój ten, nic. Nieważne. Czy znowu spadłeś? Po co tak blisko budowałeś? Zgapiłeś ode mnie, miałeś zupełnie gdzie indziej budować. Gdzie indziej to mam, wiesz... Oszukista. Nieprawda. Oszukista, terrorysta. Dobra. Co to za... Wiejski domek powoli zaczyna się jakoś uzupełniać. Wiejski domek? Mój domek będzie dopiero wiejski. Czy ty mówisz, że dajesz futurystyczny? To zdecyduj się. Dobra. Już udało mi się w końcu dostać do mojej bazy, centrum dowodzenia. Centrum dowodzenia i zniszczenia? No dobrze. Okej. Okay. Chcesz zniszczyć moją bazę? Weź ją, no. Wysadź tam w Piruna i tyle. W Piruna usuń. Wywal. Czekaj. Sam jesteś Piruna. A. Przepraszam, ale cicho, bo myślę. No. Jak Paweł myśli, to musi być cicho. Tak jest. Ja tutaj się skupiam na budowie. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. A masz okay. Do czego się skupiać? Oczywiście, że tak. Czekam, nie podoba mi się do końca to, co chciałem zrobić. To przyniosę ci wiaderko chociaż. Co? Nie. Czekaj. Jak nie masz kibelka, do którego możesz się skupiać? Ale ci pojechałem. Zaraz ci pojadę. Nie mów tak brzydko. No ty tak powiedziałeś. Ale tak nie powiedziałem. Ja tylko powtórzyłem. Nie. O. Proszę, skup się na swojej budowie. I weź, bo cipo wiem. No. Znowu. Jak ja tu pracuję na wysokościach. Jak zobaczysz mój budynek, to powiesz, kurde, ja się nie dziwię, że ty spadłeś wtedy. Też bym skoczył, jak to zobaczyłem. O to ci chodziło? Nie. Nie dziwię się, że spadłeś, tak. Też bym jak zobaczył taki budynek, też bym wyskoczył za okno. Nie. Idę sabotować twoje prace.
Sam się sabotuj, idź mi stamtąd. Gdzie ty jesteś? Halo? Haha, obcinam ci filar. Aha. O, czekaj, ja znowu muszę zrobić kładu się. To tam sprayuje znowu. Cio. Rozłóż gazetę, żebyś nie nasyfił znowu na całej mapie. Spokój się tam. Ten, milcze, jak do mnie mówisz, o. To było? No, o, dobra. Okej. Okay. Jest takie proste, Holender. Bardzo, bardzo fajny efekt da. Finalny, ale... Weź sobie to buduj, nie? No. Ops. Proszę bardzo. No. A tam się wziął za sprayowanie. A no tak. Jak ty to słyszysz? Ja słyszę, jak ty sprayujesz cały czas. Ja nic nie słyszę. Co za ziom normalnie. Zamiast zbudować normalnie klocków, to zbudował sfrytek. I teraz musi każdy element osobno pomalować, no. Cicho tam. Diabeł tkwi w szczegółach. Żeś trzeba było robić normalne, a nie z gofrownicy. Cicho tam. No. Taka sytuacja. Takie rzeczy. Kiedy w Minecrafta gramy, powiedz mi? My? No? Już gramy teraz. Prawie że Minecraft. Tak jakby gdyby. Bardzo zbliżony przecież to jest. No, bardzo. Tylko że ładniejsze ten klocki są, bo są takie też krzywe. Nie tylko kwadratowe. Okej. Okay. Coś mi się tu nie podoba jeszcze. Ja wiem co, wszystko. Ja, O, już wiem, dobra. Muszę sobie wybielić, wiesz? Kogo? Chyba co? Aha. Aha. Wybielasz go? Pewnie, że tak. Dobrze. W sumie troszkę wybielę. Będzie ładniej wyglądało. Ja to zrobię w takim hiszpańskim stylu troszeczkę, muszę ci powiedzieć. A jaki to jest hiszpański styl? Weź mi jedno wytłumacz. No normalnie. Yariba, yariba. Co? No taki, to jest hiszpański styl, nie? Aha, dobrze. Handale, handale. Oj, nie znasz się na hiszpańskim stylu, widzę. No trudno. Nic się nie stało. Okej. Ups. Proszę bardzo. Powybielam troszeczkę jeszcze. Ja myślę, że musimy tutaj wybudować centrum dowodzenia, wieżę taką wielką. Centrum dowodzenia z Ordonem. Dobrze, to jest bardzo dobry pomysł. I to jest taka, wiecie, baza już... To wieś jest właściwie z takich nowoczesnych czasów. I tutaj musicie nam zgłaszać takie swoje pomysły. Z nowoczesnych czasów. No. Wiesz, jak to brzmi śmiesznie? Na innej planecie. Zupełnie. I to jest taka wieś na innej planecie z nowoczesnych czasów. Nowoczesne czasy. Dobrze. To się nazywa przyszłość. Nikt nie mówi nowoczesny czas. My też żyjemy w przyszłości. Okej. No tak. Ja nie wiem naprawdę. Ja nie wiem naprawdę. Kiedyś ty coś wziął normalnie, nie pamiętam, żebyś coś brał, ale... Ty. Tak, to ja. Dzień dobry. Czekaj, on. Weź, bo mi się parapet się krzywo pomaluje, będzie twoja wina. Nic, nic. O. Jest, jest, elegancko. Oh, come on, ile tych kładek ja muszę budować co chwilę. No ktoś wymyślił jakieś, o, na skarpie będzie super, naprawdę, ja nie wiem. I non stop na tej skarpie tu wiszę i umieram ze strachu. Co umierasz? Że spadnę. No, to jest niebezpieczne. Weź sobie buduj tak na skarpie, co ty myślisz? Ja tak robię. No właśnie mówię. Także tam sobie nie myśl. No tak właśnie myślę.
Powiedz mi, Paweł. No, co, co? Jakie masz jeszcze pomysły tutaj na rozbudowę naszej instalacji? Naszej instalacji, jakie rozbudowę? Ciekawe. No. No przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj będziemy budowali przede wszystkim wioskę, nie? Że więc... Futurystyczną. Raczej... Czemu futurystyczną? Nie no, nasze domki mogą być futurystyczne, ale domki to ogólnie możemy różne budować. Powiem ci tak, nie każdego stać na futurystyczny domek. Także niektórzy będą mieli takie wiejskie, starodawne domy, no. Typowe takie chaty. Haciendy, jak to mówią. Chaty nie dla bogatych. Tak jest. Okej, okay, dobra, ja tutaj mam chyba gotowe. Ja już kończę. Przynajmniej z zewnątrz, to co chciałem zrobić, mam już gdzieś tam osiągnięte częściowo, ale nie do końca, jeszcze właśnie widzę, że chyba niezbyt mi się udało. Ja nazwę mój dom, dom pająk. Ja nazwę dom Pawła, wystarczy? A ja nazwę swój dom, dom pająk. Co? Nie, no dobrze, to ten. A tak ogólnie wszystko okej okay tam, czy...? Dom pająk. Mówiłem ci, weź lekarstwo. Nie, po co? Dom pająk będzie. Dom pająk? Tak. No dobrze. Niech ci będzie. Tutaj muszę sobie postawić. No i w górę. Dobrze. Oj, krzywo. Tak. Dom pająk. O, rany. Wnętrze jakieś robiłeś? Jakieś wyposażenie? Będę robić, ale na razie nie robiłem. Z tego względu, iż ponieważ nie miałem czasu jeszcze. Ale zaraz będę robił. Na razie jeszcze z zewnątrz wykańczam. Wiesz, to jest naprawdę zaawansowana budowla architektoniczna. Nawet bardziej tektoniczna niż tektoniczna. No. Dobrze. O. Zrobiłem takie wypustki fajne. Spodobałem ci się. To chyba dziewczyną bardziej. O jest. Taki żarcik. O, dobra. Czekaj, bo tutaj mam ścianę znowu jakąś białą. Muszę mieć chyba, tak? Dobrze. Może być. Okej. Okay. Teraz gdzieś tu muszę wejście sobie zrobić. Rób. A jeszcze muszę... O nie, jeszcze jakaś dziura się zrobiła. O, co to może być? Dziursko trzeba zakryć. Poczekaj, chwila. O, no momento. Ja teraz tutaj... O. Czemu to nie mogę budować? Popsułeś. O, teraz. Przez chwilę nie mogę budować, po prostu nie wiem, dziwna sprawa się stała. Dziwna rzecz. Dobra, to mam jakieś wnętrze, pytałem się ciebie, wnętrze jakieś tam robisz w środku też? Tak, będę robił wnętrze, oczywiście. No dobrze, a co byś robił? Kibelek, kuchnię i takie tam, a co? Ja jestem robotem, ja nie potrzebuję takich rzeczy. Jak to jesteś robotem? No, żyję w futurystycznych czasach. Co mnie... O, jestem znowu na te futurystyczne się zwrócił. Jestem robotem i nie muszę mieć tego. Kibelka? No. A kuchni też nie potrzebujesz? W ogóle domu nie potrzebuję. A sobie buduję. A gdzie się będziesz ładował? Gdzie sobie załadujesz? No właśnie. Dobra, to chociaż gniazdko sobie zbuduję. Gniazdko sobie zbuduję. To znaczy w sensie dom, tak? O to ci chodzi? No. Mówiąc gniazdko, w sensie domek sobie. Dobra, rozumiem, oczywiście. Okej. Okay. Czekaj, bo tutaj drzwi do toalety raczej powinny być chyba nietransparentne. Jeżeli ktoś, przynajmniej ja się nie wstydzi. O, ziomek, jak to wygląda fantastycznie. Dobra. O. Okej, okay. I chyba drzwi? Czekaj. Gdzie jest kontroler, się pytam. Znowu mi uciekł kontroler gdzieś. O, jest, dobra. Tutaj wsadzę sobie kontroler.
jakoś tak. O, ty grubasie, a żeś to zrobił teraz. Ja? O kurde. Ale urwał. No. Nie, to siebie mówię, przepraszam. Dobrze. Ja. No, okej, okay, będziemy mieli wyż. U mnie będzie skromnie. Małe skromne, ale własne, jak to mówią. Aha. Jakieś oszukane. Nie, u mnie najważniejszym elementem jest taras widokowy. Co? Najważniejszym elementem domu jest taras... Ja w ogóle teraz widzę, że mam tu silos taki naprzeciwko. Fajny, fajny, mam się. To ja mam naprzeciwko go. Ja też mam go naprzeciwko, jak stoję pod kątem. Paweł, to co zobaczysz, powiesz, o kurde, jak ty to zrobiłeś? Ja powiem, właśnie tak. To aj jest tam, dom pająk. To jest dom pająk. Dom pająk, no. Nie, muszę podłogę zmienić jeszcze, sorry, ale muszę podłogę przekolorować, bo jest po prostu beznadziejnie jakaś dziwna. To jest tak, dom jakby ktoś, pająk. Tak, jakby ktoś mi tutaj normalnie zheftał się na ziemię. I rozmazał całość. To jest dom pająk. Tak, tak, dokładnie. Chyba się na jakąś terapię pająkową trzeba wysłać. To jest dom pająk. Ale to jedno, to jest dom pająk. Co ty jadłeś tam na śniadanie, bo tam coś czuję, że to było mocne, nie? Chyba. To jest dom pająk. To jest dom pająk. Ale beka, ty, ale coś. Dawaj go tutaj. Ups. Ja nie wiem, czy zdążę zbudować, to naprawdę się strasznie długo buduje. Bardzo długo. Wiesz, jak budujesz swoje, to zawsze, nie? Jak budujesz komuś, no, albo na przykład posterunek policji, to od razu takie, wiesz... No, dobra. 15 minut? O, gotowe! A dom pająk? To tak nie jest, nie są przerwki. Budujesz swój dom i nagle, o! To jednak trochę dłużej trwa. Czemu twój dom jest zielony? To jest dom pająk. O, rany. Dobrze, dobrze. Wszystko w porządku tam? To jest dom pająk. To jest dom pająk. O, rany. Czekaj. Szukam bardzo istotnej sprawy. Gdzie jest kibel? Okay. Kibel. To jest dom pająk. O rany. Czekaj, to jest panna. Tak jest. To jest dom pająk, pająk to brzmiało dopiero. A co ten dom pająk robi? To jest dom pająk. Po prostu? Tak. A coś jeszcze robi? To jest dom pająk. Co się jeszcze robi? Chcesz odpowiedzieć? Nie. No okej. Okay. Nie musisz. Zostaw to dla siebie. Naprawdę. Okej. Okay. Widzę, podierałeś się tym swoim domkiem strasznie. To jest dom pająk. Podjerałeś się tym domkiem strasznie, widzę. Tak, bo to jest dom pająk. Będę miał, o, zbuduję więzienie. To co mi się zastanawia, ile ja mam lat, nie wiesz, także... O rany. Okej. Okay. Dobra. Będzie, wszystko ma się u mnie świecić w tym domu pająku. Co? Dlaczego? Czemu ci ma świecić wszystko? Bo to jest dom pająk. No nie. Tak właśnie. Sam jesteś dom pająk. Zrobię więzienie tu dla ciebie. Co? W domu? Tak, bo to jest dom pająk. Aha. O rany, dobra.
Ja jestem robot, ja nie potrzebuję mieć jakiejś tam gównianej kuchni. Gównianej kuchni? Wiesz czemu? To zdąpają, wiem. Dokładnie tak. O nie. Oczy mi krwawią już na tego doma pająka. Czekaj, gdzie to? O, tu jest, o, jest pan Kwiotek, tutaj taki. O, no i taki, i tutaj taki. O. To co mówisz, będziesz sobie gniazdko robił i będziesz sobie ładować? Tak, zrobię więzienie dla ciebie. O, jak miło, dziękuję. Nie ma problemu. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć takie więzienie. Czerwoną kaczuchę zrobię. Dobra, to chyba wystarczy. Nie, nie ma co przesadzać. Albo nie, przesadźmy trochę, właśnie. Ops. Muszę przerobić moje więzienie dla ciebie. A co? Już nie zmieszczę się? Tak. Kurczę, gruba spawu się nie zmieści, no. To słabo trochę. Jaki tam grubas? Ledwo 50 kilo masz. Jasne. Dobra. Tutaj jasne, to zamykam, bo już gotowe. Okay. Wiesz, dlaczego robię dla ciebie więzienie? Nie, nie wiem. Bo tak... to jest dom pająk. Mogę się domyślić. Chyba. Okay. Nie, nie robię więzienia dla ciebie. Spokojnie. Nie? Nie robię więzienia. Nie, nie będziesz. Dlaczego? No jednak, że to... Bo to jest dom pająk? Nie, byłoby takie niehumanitarne. No. Jakie? Niehumanitarne. Co to znaczy? Znaczy, żeby było złe. Aj tam, jakie humanitarne? Nie rozumiem tego słowa, znaczenia. Ja ci zbuduję pręgierz, może być? Tak. A co to jest? To jest humanitarne. A, dobrze. Dobra, kibelek. Obok kibelka powinna być kuchnia, nie? Chyba. To tak jak 60 twarzy Greya, rozumiem. Co? Tak jak 60 twarzy Greya. A! Greya. Nie Greya. Właśnie tak sobie, o co on mówi do mnie? Czemu on tak mówi, nie? Co jest grane? Nie będzie tu więzienia żadnego. Nie, bez sensu, więzienia są słabe. Tak. Lepiej od razu odstrzelić. Oczywiście. Oczywiście. Tak jak w GTA, wiesz, chcesz się poddać? Nie! Oni od razu, tam pukniesz ich, a oni od razu wychodzą i od razu łup, łup, łup. No. Taka sytuacja. Oni tak lubią. Wiesz? Tak. Czekaj, coś mi tu nie pasi chyba. Okej, dobra, to zróbmy to tak tu. Gdzie zostanę? Nad czym? Tak. Życie? Nie, no spoko. Czekaj, no, teraz mam problem. I've got a problem. O, jest, dobrze. Jest miejscowa, jest impreza. Dobra, dawaj, tutaj postaw mi go tu. Elegancko. Teraz tego grubasa tutaj gdzieś wcisnę sobie. O. Ja tu buduję windę. Wywinda? Dobrze. No. Co? Winda? Nie, nie buduj wind może lepiej. Buduję windę. Nie buduj wind może lepiej. I użyję tych klocków, tych takich ciężkich. Co jest grane? Ja ci zaraz dam. Ci dam ciężkiego klocka, to zobaczysz. Nie pozbierasz się. O. Tak ci go dam. Czekaj. Gdzie to mam takie fajne dla ciebie? O. Może taki ci mam. Ops. Okej.
Nie wiem czemu, ale mam jakieś takie zboczenie na ciemne rzeczy ostatnio. Jak straszne. Dom pająk. Nie, ty masz jasny ten pająk. Właśnie, masz takiego jasnego pająka masz. Jest to nie, absolutnie. Zboczenie na ciemne rzeczy. Tak, masz zboczenie na ciemne rzeczy. Znaczy ja mam zboczenie na ciemne rzeczy. Brzmi ciekawie i nieciekawie jednocześnie. Brzmi intrygująco, wiem. Tutaj damy pana zlewka. Elegancko. O. Tu damy to. Tu też damy jakieś przyprawki. Tu pana mikrofalówkę wstawię sobie. Pana cappuccino. Takie rzeczy. Chociaż czekaj, może to na biało zostawić. No dobra, to agregaty zostawię na biało może, no niech będzie. Ja już kończę windę. Co, ty serio windę robisz? Co? Aha, dobra. To sympatycznie. Czekaj, to zostało. Bardzo. No nie? Czekaj, gdzieś krzesło było, ale nie pamiętam dokładnie w którym... O, jest krzesło, dobra. Okej. Okay. I teraz tak. Musi być to. To. Dobra. Nie no, spoko wyjdzie. Oczywiście. Jak zawsze. Trochę bieli. Tutaj tak. Co? Nie mogę sobie postawić. O, teraz sobie mogę postawić, dobra. Okej, czerń. Dobra. Ja jestem robotem. Wiesz, że nam kończy się czas już. Tak wiem. Musisz do mnie przyjść zaraz. Mhm. Ja ci coś pokażę. Bo ja mam takie miejsce, gdzie się ładuje. Aha. Myślałem, że to będzie winda, ale to jednak nie tak? będzie winda. Mówisz takie, masz pewne ładuje. Takie miejsce, w które się ładuje. Rozumiem. Tak, no właśnie. Okej. No ja mam tutaj jeszcze nieskończony domek właściwie, bo tutaj jeszcze muszę te pięterko zrobić. Jeszcze muszę zrobić tutaj na dole. Kurczę, strasznie dużo rzeczy. Ja bym proponował, że jeszcze pewnie jeszcze jeden odcinek poświęcimy na to, żeby budować, czy nie? Masz coś jeszcze do budowania tam, czy nie? No ja mam, oczywiście. Także na 3 odcinki musimy to rozbić niestety. Bo mamy tego naprawdę sporo. I wychodzi to naprawdę bardzo ładnie i bardzo dobrze. Znaczy wyjdzie, o, bo na razie to jeszcze jest takie troszkę pustkowie. O kurde. Ale ratuj! Co jest? Patrz ty do niej, bo zrobiłem pokój do ładowania, ale nie mogę z niego wyjść. Aha, dobra, już idę. I fajnie to wychodzi u ciebie. Dobra, jestem w środku. Ale tutaj na dole. Chwila, że ci się nie otwiera, tak? Otwórz. Okej. Oj, nie otwiera się chyba. Nie w tą stronę. Nie, dobra, teraz w dobrą stronę się otwiera, tylko że... czekaj chwilę, ile to masz? 90 stopni? Nie, dobrze jest, tylko... blokuje ci się, wiesz? I trzeba... Czekaj, ja ci usunę tu jedną rzecz. Nie, poczekaj, nic nie usuwaj, czekaj chwilę. Nie, ja ci usunę jedną rzecz może i ten. O. Teraz. O, super. Czekaj, no, o. Czekaj chwilkę, i teraz zróbmy... To tak miało działać? Czekaj, nie. Hop. Szybkie ładowanie. Poczekaj, zrobię... Patrz, ja ci... Chwila, stój. Próbuję teraz. Wejść. O kurczę, jestem pod mapą. Czekaj, spokojnie, zaraz cię wyrzuci chyba. Nie. Znaczy nie pod mapą, tylko pod moim domkiem. Ała! Zgniotło mnie, właśnie tu. Co ty robisz? Usunę ci klocka tutaj, o. Czekaj, ja to muszę usunąć. Okej, już wbiję. Byłem tu na zewnątrz. Czekaj, bo się zamyka! Zamyka się, zamyka! Wypuść mnie, wypuść! O.
Patrz, jakie to jest fajne. Ustawiłem ci takie powolne zamykanie, tylko zobacz, to bez sensu, bo to się otwiera i zamyka, o co chodzi? No właśnie, no. A to jest pułapka, musimy tylko jej zaprosić kiedyś na odcinek, wiesz? I go zamknąć. I zamknąć to go. To wygląda jak lodówka taka. I to fajne jest tutaj. To fajne, nie? Się. Takie... Ale masz bardzo, bardzo mały domek, ale bardzo fajnie tak wykończony, muszę ci powiedzieć. Oczywiście. No. Ale mój też będzie fajny. Dom pająk, wiem. Dobrze. Tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. W następnym postaram się już skończyć te domki. I będziemy mogli się zabrać za następne rzeczy, tak? Tak jest. Trzymajcie się. Dzięki, trzymajcie się. Hejos. Hej.